Jesteśmy jako przedstawiciele mediów, sprawdzimy teraz, w jakich warunkach biją się zawodnicy na Royal Division, jakbyś mógł tutaj pokazać. No, chyba jest jakieś 2 cm zapasu, więc wydaje się, że taśmę. O, tutaj w ogóle nie ma, tu w ogóle nie ma jakby materaca. Tu jest duża dziura, jakby ktoś kolanem w to uderzył, myślę, że to jest zwykła karimata, jakiś welurowy koc. Nie chcę zniszczyć tutaj, ringu. Tu widzimy worki przeciwpowodziowe. U mnie w mieście w 97 roku takie worki kładło się, żeby woda nie przerwała wału. Poczekaj, możemy Cię na chwilkę prosić? Jako zawodnika? Nie boisz się walczyć na tym ringu? No jest trochę ryzykownie, ale ryzyko to moje drugie imię, więc ja się podejmę i pokonam zawodnika, przeciwnika. Okej, okay, a mógłbyś się jakoś zaprezentować, jakoś skoczyć na to, zobaczyć, czy będzie Cię bolało? Byś mógł się przetoczyć, na przykład zrobić jakiś przerzut w przód. Jak? No trochę czuć, ale biłem się w gorszych warunkach. Na ulicy? Tak. Okej, okay, dobrze. Myślę, że to pozostawimy. Pozostawimy bez komentarza. Czy może są tu gdzieś organizatorzy? Nie widzę. Organizatorów nie ma, tak? Czyli jest... Aha, jest federacja bez organizatorów. Dobrze, to zapytajmy się może jeszcze zawodnika, który nie będzie walczył, tak? Jak dobrze rozumiem? Nie będę, wyjebane. Dlaczego zrezygnowałeś? Widzisz to? No właśnie przed chwilą testowałem. I jak było? W domu, jak wiesz, biłem się kiedyś z tatą. Ja biłem na asfalcie i było lepiej. Na asfalcie się byłeś? Podobne warunki, nie? Tak, ale... Po domowemu. No, niby tak, ale no, worek? Chodź, patrz. O, weźmy sobie worek. O, nawet nie jest przywiązany. Ui! I na... Jak? Wlecisz w to i co? Rozpierdala się rano z tobą. No jest grubo, jest grubo. Nie musisz przypominać, przepraszam. Nie, nie, to nie było... Nie. Tutaj możemy zobaczyć, pokaż tylko te... To jest pod takie koce welurowe, są pod tymi matami, tak jak już wcześniej tutaj pokazywałem, więc myślę, że to nie jest jakoś zbytnio dobrze zabezpieczone. No tutaj jest miękko, to fakt, ale tutaj ta dziura, tutaj na przykład, którą pokazywałem, może popukam jeszcze? No jest grubo, może znajdziemy jeszcze jednego takiego ananasa. Tutaj jest akurat ok. O, tutaj jeszcze. No to pokaż tutaj jeszcze, chodź bliżej. Takie coś zabezpiecza zawodników gali Royal Division. To jest zwykła karimata. Jeżeli ktoś upadłby na to głową, to myślę, że mogłoby się to skończyć tragicznie. No właśnie, może jeszcze pokażmy, o Jezu, coś zniszczyłem, przepraszam. Pokażmy właśnie zabezpieczenie, jak to wygląda, jakby ktoś się rozpędził. Ale myślę, że tutaj matka Przenajświętsza Budda, to jest zabezpieczenie, jakby religia ma uchronić zawodników. Może postawmy to, żeby, nie wiem, jakieś to są bóstwa, nie znam się, ale myślę, że pokaż odległość od ringu, żeby nie było, że grzejnik zabezpieczony kocem, drugi grzejnik zabezpieczony kocem, płytki, nie wiem, co to jest, jakiś piec. Tutaj też pokaż szpręty metalowe, które wystają. Nie są niczym zabezpieczone. Tutaj pokaż kolejne jakieś, o, zobacz. Nie są to warunki, w których ktokolwiek mógłby brać udział. Czy może personel medyczny się wypowie, jak tutaj wygląda zabezpieczenie tego przedsięwzięcia? Od naszej strony w pełni profesjonalnie. Jesteśmy gotowi na wszystkie zdarzenia. A jesteście gotowi, jak ktoś na przykład uderzy głową o grzejnik? My jako medycy oczywiście, że tak. Okej, okay, a jak prywatnie oceni to takim medycznym okiem? Tak, jak to wygląda? Tak, o bezpieczeństwo jeśli chodzi. No, możliwe, że mata jest troszeczkę cienka. W razie jakiegoś poważniejszego rzutu, no jak najbardziej do urazu jakiegoś tam może dojść, na który jesteśmy gotowi. Dobrze, a ile osób może przebywać tutaj, kiedy toczy się walka? Kilka. A ile przybywa? Kilkanaście. Okej, okay, dobrze, to może przejdziemy dalej. Tutaj tu na przykład nie ma żadnego zabezpieczenia. Tu ty będziesz zabezpieczał, tak, żeby ktoś... Ja bym zabezpieczał, żeby nikt nie wpadł tu głową. Rozumiem, tutaj nie ma zabezpieczenia za bardzo. To jest gala, jakiej jeszcze nie było, bo jej kurwa nie ma! Aha, no to też... Może pójdziemy znaleźć organizatorów tego przedsięwzięcia.
Nagrywamy się dalej? Dobrze. Tu mamy śmiałka, który się będzie bił. Kolejny śmiałek, który się będzie bił? Tak, no. Dlaczego zdecydowałeś się na walkę? Znaczy, no, myślę, że no, tak for fun bardziej, nie? Jak... Nie boisz się, że coś ci się może stać? Czy się boję? Troszkę cienka jest ta karimata. No, karimata, no, jest dosyć, dosyć dużo do życzenia zostawia, nie? No, to lepiej nie rzucać chyba przeciwnikiem. Nie. Dobrze. Nie wiem, czy mi w ogóle walki nie zmienią na K1, nie? Ja też nie wiem. Dobrze, pójdziemy dalej, może znajdziemy organizatorów, bo jest to dosyć utrudnione. Czy są tu organizatorzy? Nie ma organizatorów, idziemy dalej, pójdziemy na dwór, może znajdziemy organizatora na dworze. Jest na dworze organizator, tak? Dobrze. Wyjdziemy sobie, troszeczkę zrobimy takie obchodzenie po obiekcie. O, wychodzimy właśnie, widzimy Tomka. Tomku, mamy jeszcze szybkie pytanka. Co powiesz o tym tweetie Boxdela, który był wycelowany w was? Powiem tak, ciężko mi się jest odnieść do tej sytuacji, jak widzisz, nawet tutaj za tobą karetka stoi, nie było w ogóle takiej sytuacji, to jest po prostu to, o czym mówię od samego początku dnia, że mamy te przeciwności losu, które po prostu nie są po naszej stronie i widzicie sami, jak to jest, no tutaj sam pisał Boxdel, że nie ma nawet karetki, a macie. Okej, okay, a te karimaty, które są no, bardzo cieniutkie? No wiesz co, mieliśmy rano cały oktagon, wszystko załatwione. Teraz to jest taki oktagon tymczasowy po prostu, który ekipa przyjechała i zrobiła, no i musieliśmy z tym zostać. A teraz nie wiemy nawet co i jak, bo organizator jeden jest z policją, oni powiedzieli, że wszystko okej, okay, no i już tutaj idzie i tak teoretycznie czekamy i zobaczymy co dalej. Podczas pierwszej walki nie było sędziego, czy to nie był jakiś problem, żeby tą walkę przeprowadzić? Słucham? Że podczas pierwszej walki, którą przeprowadziliście, nie było sędziego, to nie był problem, żeby tą walkę przeprowadzić? Sędziego nie było? A z tyłu? Nie, no nie było. Ja tą pierwszą walkę widziałem od przodu, co nie? Ale z tego co wiem, no to sędzia tutaj jest. No nie, no nie było, nie, nikt nie widział sędziego. Także jak to oceniasz? No tak jak ci powiedziałem przed chwilą. Okej, dobra, do następnych walk dojdzie? Czekamy na organizatora drugiego, ciężko mi jest teraz powiedzieć. Teraz jest z policją, tak? No już powiedział, że już idzie, bo tam gdzieś auto mieli dalej. To chyba najbardziej poddymiona gala i najbardziej zakręcona gala w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje. Żebyś wiedział, zakręcona bardzo. Okej. Dobra, to chyba ci podziękuję, dzięki. A jeszcze jedna kwestia, bo chyba Wardęga do ciebie dzwonił, rozmawiałeś z nim? A nie wiem, z tego co słyszałem, to dostałem takie informacje, że dzwonił, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Chciałbyś coś przekazać Wardędze Boxdelowi? Nie, nie trzeba.